Jak wyglądała latarnia morska na Faros? Tajemnice sprzed wieków. Witajcie w tajemnicach sprzed wieków odcinka drugiego z drugiego rozdziału. Jak wyglądała latarnia morska na Faros? Spośród siedmiu cudów świata starożytnego do naszych czasów zachowały się jedynie piramidy w Gizie. Aż do XIV wieku naszej ery przetrwała latarnia aleksandryjska, ale zniszczyło ją trzęsienie ziemi. Wiele ogromnych głazów kamiennych, z których była zbudowana, użyto do budowy fortu Quaid Bay, strzegnącego wejścia do portów Aleksandrii, a część znajduje się na dnie Morza Śródziemnego. Latarnia na Faros. W starożytności w bezpiecznym dotarciu do portów Aleksandrii pomagała żeglarzom latarnia morska na wyspie Faros. Budowlę wzniesiono w III wieku przed naszą erą z rozkazu hellenistycznego władcy Egiptu i według projektu architektura Sokratesa. Rozpalany na szczycie 130-metrowej wieży ogień widziały załogi statków znajdujących się na 60 km od brzegu. Przez ponad 1000 lat, mimo uszkodzeń na skutek kilkudziesięciu trzęsień ziemi, latarnia spełniała swoje zadanie. Jednak kiedy w średniowieczu przestano ją regularnie remontować, zaczęła popadać w ruinę. Ostatecznie uległa zniszczeniu podczas trzęsienia ziemi w 1303 roku. Wówczas jedna ze ścian budowli prawie całkowicie się zawaliła. W drugiej połowie XV wieku wyburzono resztki ruin, a na fundamentach budowli wzniesiono Fort Quaid Bay, mający chronić Aleksandrię przed flotą turecką. Oczywiście to, co teraz widzicie, to jest latarnia morska na Faros. Jak wygląda? Oczywiście to z obrazu, bo takiego zwykłego zdjęcia nie mamy, niestety. Bo jak słyszeliście, ona już nie istnieje, została przez trzęsienie ziemi zniszczona. Monety, latarnie i relacje podróżników. Przez ponad 1500 lat latarnia była powszednim widokiem dla dzieciątek pokoleń mieszkańców Aleksandrii. Mimo to trudno dziś z całą pewnością stwierdzić, jak dokładnie wyglądała. Źródła, z których obecnie korzystają badacze, często zawierają sprzeczne informacje. Wysokość wieży w różnych opisach waha się od 80 do przeszło 200 metrów. W monetach bitych przed wiekami, w Aleksandrii i na mozaikach z czasów rzymskich wygląd latarni przedstawiono w bardzo uproszczony sposób. Dokładniejsze rachunki łączy jedno. Wieża składa się z trzech części. Najniższa zbudowana na planie kwadratu, środkowa ma podstawę ośmiokąta, a sześciokątna, a najwyższa koła. Na szczycie budowli ponad dachem przykrywającym palenisko znajduje się posąg jednego z greckich bogów, Zeusa, Posejdona albo Heliosa. Taki wygląd latarni aleksandryjskiej potwierdza kilkakrotnie mniejsza kopia budynku wzniesiona w III wieku przed naszą erą w miejscowości Taposis Magna, leżącej na zachód od Aleksandrii. Informacje o wyglądzie i sposobie działania latarni odnaleziono również w kronikach i relacjach dawnych podróżników. Według nich wewnątrz jej kwadratowej podstawy biegł spiralny podjazd. Był tak szeroki, że mogły się na nim minąć cztery konie, które ciągnęły wozy. W taki sposób niezbędny opał był dostarczany do wyższych partii wieży, skąd na sam szczyt wznosili go tragarze. Wzmocnieniu światła służyć miało umieszczone za płomieniem ogromne zwierciadło. Wiadomo również, że na Faros prowadził most, który był wyjątkowo pilnie strzeżony. Na wyspę nie mogła się bowiem dostać żadna niepowołana osoba. Sprytny architekt. Sokrates, który zaprojektował latarnię, nie chciał, aby cała sława należna budowniczemu przypadła wyłącznie władcy. W tajemnicy wykuł więc ścianę napis Sokrates, syn Deksyfanesa, poświęcił tę budowlę bogom ocalenia w imieniu wszystkich tych, którzy żeglują po morzach. Aby ukryć wyryte słowa, mur kazał otynkować. Wiedział jednak, że z czasem tych odpadnie i osłoni potomnym informacje, komu zawdzięczają tę wspaniałą budowlę. Stąd dziś znamy imię autora projektu latarni aleksandryjskiej. Nie mamy natomiast pewności, czy z jego rozkazu Ptomeleusza I, czy też jego syna Ptomeleusza II powstała starożytna latarnia. Na Ejcinie widać, w jaki sposób w VII wieku wyobrażano sobie latarnię aleksandryjską. Nie jest to jednak wizerunek zgodny z prawdą. W starożytności Faros był bowiem wyspą u wejścia do portów Aleksandrii. Dopiero w późniejszych czasach teren ten połączył się z brzegiem i stał się skrajem półwyspu kalającego zatokę wokół miasta. Tutaj macie infografikę.
tej latarni na Faros. Siedem cudów świata. Lista siedmiu cudów świata starożytnego ukształtowała się w średniowieczu. W starożytności znanych było kilka jej wersji. Najczęściej wymieniane w nich obiekty to świątynia Artemidy w Efezie, latarnia morska na Faros, mauzoleum grobowiec w Helikarnasie, posąg Zeusa w Olimpii, wiszące ogrody Semiramidy, posąg Zeusa w Olimpii, kolos rodyjski, posąg boga Heliosa na wyspie Rodos i piramidy w Gizie, czyli piramida Cheopsa. To wszystko w tym odcinku i zapraszam do odcinka o podsumowaniu rozdziału drugiego oraz do starożytnego Rzymu. I do zobaczenia. Cześć!